za sprzeniewierzenie się naszej sprawie i zdradę skazuję cię na śmierć. Ale zanim wykonam wyrok, muszę wiedzieć, dlaczego odebrałaś mi jedyną osobę, która mnie kochała. Zabrałaś moją Pancię. Nie wiedziałam. Przykro mi. A moi generałowie stanęliby po twojej stronie. Rozumiem. Robiłam i robię to, co uważam za słuszne. Ja też. Wybrałeś więc. Na własne życzenie spotkasz się ze swoim człowiekiem. Głupi pies. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony. Nie podchodź do mnie! Żołnierz, słuchaj, bez mnie ludzie wrócą. Nikt was nie ochroni. Pozamykają twoich braci i siostry w klatkach. Zniewolą ponownie. Zrobisz dokładnie to, czego chcą ludzie. Słyszysz? Dla nich to robisz! Nie. Dla Pańci. Tak, na spacer zawsze. Tak. Zawsze chcę. Tylko chwilę odpocznę, dobrze? Chwilę odpocznę. Złapię oddech, a potem pójdziemy. Pójdziemy. Nikt go nawet nie pochował. Leżał tam ku uciesze dzikich ptaków. Bez kapibary ludzie bardzo szybko wrócili, a my nie mieliśmy jak się bronić. Dlatego znowu ukryliśmy się w kanałach i tutaj czekamy na te lepsze dni. Na lepsze dni.